A to jedzie jutro na zadupie. Kora, która zwiedziła Wielkopolskę i wraca z powrotem do Lubuskiego, pomieszana z tą Wielkopolską, już pewnie zaczęła mówić tej. Kamulce, jodełka, folia. Będzie robione. Dzień dobry. Jest godzina 12, a ja nie jestem na zadupiu. Dopiero zaczynam szykować żuka i się pakować i nie wiem, na którą zajadę. Obiecałem sobie ostatnim razem, że będę się pakował dzień przed, ale walczyliśmy tutaj do wieczora w ogródku i po prostu po tej tam 21 nie miałem już mocy. Także zaczynam teraz i mam nadzieję, że przed 13 wyruszę. Dobra, spakowany. Tak wygląda żuk na dwudniowy wyjazd. Drzewo przymocowane pasem, żeby się nie gibło do tyłu, a do przodu może lecieć. Upalimy gloja i jedziemy. No dobra, dokulałem się. Jest jakoś tam po drugiej, czy tam przed trzecią. Obstawiamy teraz, czy pomidory wytrzymały 9 dni bez podlewania. Czy dziki poryły bardziej niż poprzednio i czy odnalazły ogródek i się wbiły w ziemniaki i inne takie. I pewnie znowu będę musiał kosić, bo już widzę, że wszystko tutaj zarosło jak cholera. I oczywiście przed wyjazdem, tak jak zawsze, sprawdzałem sobie pogodę na najbliższe dni. Miało nie padać, nie wiem czy widać, ale szyba jest mokra. Padało też po drodze. Także kolejna apka do sprawdzania pogody jest do wyjebania. Ale już chyba więcej innych do wyboru nie mam. Także fajnie, fajnie. Pierwsze co, to spróbujemy znaleźć dobre miejsce na tą miodłę, wykopać dół, wysadzić ją. Potem spróbuję rozpakować po prostu towar i zobaczyć co dalej. Jakiegoś tam szczegółowego planu nie mam na dziś i jutro. Myślałem, żeby może powalczyć z tym nawadnianiem kropelkowym. No coś zobaczymy, jak to wygląda i wtedy się okaże. Jak już wielokrotnie wspominałem, ze szczęściem w życiu to się trzeba urodzić. Odpalenie kosy zajęło jakieś 30 minut, z czego 20 kurwiłem i kopałem ją, a 10 rozkręcałem obudowę filtra i bez filtra odpaliła i potem już chodziła normalnie i nie wiem o co jej chodzi. Wykopałem dół tutaj na to miodłę po koszeniu. W międzyczasie zawiozłem wszystko do przyczepy, jakieś tam ciuchy, żarcie, i będę to odwoził z powrotem, bo nie będę tutaj spał, bo w przyczepie nie było grzyba, a już jest. Do czego się bardzo skutecznie przyczyniłem, piorąc te poduszki. Tak mi się wydaje, bo nie widzę tam jakichś nowych dziur ani nic takiego. Nie sądzę, żeby przyczepa nagle się rozszczelniła, ale może tak jest. Generalnie to wydaje mi się, że meble, przynajmniej te w części sypialnej tam z tyłu, są do wywalenia i poduszki pewnie też. Także jak ją wypruję i wysuszę i kupię jakiś materac, to może będę w niej spał, ale nie wiem. Jest chyba 16. Padało już dwa razy. 20 po 16. Zaraz będzie padać znowu. Sadzę to miodłę.
Sadzę barwinki, na które czekałem. Specjalnie dzisiaj je przywiozłem i miałem je sobie sadzić na spokojnie. Generalnie to miało być fajnie, a nie jest fajnie. Więc żeby one mi tutaj nie zdechły, to też je wsadzę. Chociaż będę musiał to zrobić na szybko, więc pewnie nie wyplewię tego porządnie i coś się zagłuszy i zdechną, tak jak te rok temu. Zrzucę sobie korę, żeby się uspokoić i zmęczyć. Spakuję się i wypierdalam. Nie wiem, może jeszcze podwiążę pomidory, bo już kurwa wszystkie leżą. Ale raczej nie zanosi się. No! Chujowo, ale stabilnie. Chciałem powiedzieć, że posadzenie tej jody to jest jedyne, co mi dzisiaj wyszło. Ale potem sobie przypomniałem, że nawet jej nie podlałem. Co jest dosyć istotnym krokiem. Tak to wygląda, nawet prawie prosto, ale nie do końca prosto, bo byłoby za dobrze. Teraz sobie tutaj zrzucę na kupę tą korę, przykryję to wszystko folią, znaczy wszystko, jakiś tam kawałek, który uznam, że taki na razie starczy na ten ogródek, który chciałem zakładać na jesień, czy tam na wiosnę. Nie wiem, ile tu jest tej folii w rolce, ale mam jeszcze tam jedną, jakoś tutaj zrobię. Tak. Pokażę, będzie łatwiej. Tak to wygląda. Na szczęście słupki były w pobliżu, bo odłożyłem je sobie na szopkę kiedyś tam i znalazłem je dzisiaj w trawsku. Jeszcze nawet nie zagrzybiały do końca, także teraz sobie może poleżą na słońcu i nawet trochę przeschną. Także tamta kora jest porozrzucana, trochę rozgrabiona, trochę nie. Jeszcze mam całą kupę tutaj tego kwaśnego, więc to jeszcze zrzucę tam obok, tam, gdzie nie widać. Dołożę jeszcze folii, bo takie jakieś małe mi się to wydaje. A jednak chciałbym tu trochę tych borówek mieć. No dobra, to tyle. Teraz idę się bawić z barwinkiem. Tutaj wyplewiłem, wsadziłem kilka. Tu też kilka, trochę obok hamaka. Trochę tutaj w tą kępkę drzew, obok przyczepy. Wszędzie wyrwałem tyle chwastów, ile dałem radę. Nie nagrywałem, bo komary tam żrą mnie miłosiernie. I zobaczymy. Barwinek z internetów kontra zadupie. Ja mam swojego faworyta, niestety stawiam na zadupie. Ale z drugiej strony mam też nadzieję, że w końcu się uda. Tutaj szukałem mniej więcej, tutaj sadziłem w tamtym roku, tam dalej nie włażę. Nie ma śladu po nim. Tutaj też wyplewiłem trochę tą hostię Ament, którą sadziłem w tamtym roku. Czy tam dwa? W tamtym roku chyba. Żyje, ale tak sobie, podobnie jak ja. Także tak, teraz idę się bawić z pomidorami. Zanim wlezę, to pokażę. Tak to wygląda aktualnie po tych tam 9 czy 10 dniach nieobecności. Wygląda to tak sobie, ale będzie śmiesznie, jak się okaże, że pomidory wyjdą lepiej niż rok temu. Takie prawie pozostawione same sobie. Aż jestem ciekaw. No, efekt nie jest jakiś spektakularny, bo mimo to, że jechałem tutaj podwiązać pomidory, to nie przywiozłem sznurka, a już ostatnio wiedziałem o tym, że zostało mało. Kolejny sukces. No jakoś tutaj dotrwają jeszcze
nie wiem ile dni, jak mi się znowu zachce tu przyjechać. Ale rosną, tylko widzę, że się słabo zapylają. Oprócz tych tam, nie wiem czemu te dalej się zapylają lepiej. No ale rosną i nic ich nie zżarło i nie wyschły. Także chyba zaliczamy do plusów. Dobra, wlewam i spadam stąd. Wlane ze 120 litrów wody w foliaka. No, wygląda na to, że nawadnianie kropelkowe jeszcze nie jest potrzebne, ale i tak wydaje mi się, że latem będzie niezbędne. Tutaj wygląda jak wygląda. Piękne pałki wodne, czy tam trawskowodne, krwawnice, kukliki, trochę ziemniaków, ale też nie za dużo. Fasolka powoli, powoli, jeszcze ze 2 tygodnie myślę i będę musiał tutaj też jakieś podpórki do niej robić, chyba że coś ją zeżre prędzej. Dynie wyżyły, to jest ta, co chyba była taka zdechnięta, reszta tu już prawie wyłaziła z tych butelek, więc je zabrałem. Tutaj jedna z tych wysianych jednak i jeszcze gdzieś była jedna, o tutaj, to też była ta, co Martynka wysiała. No tak, to co, chwasty, 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 ale dynie sobie z nimi poradzą. I tyle. Zadupie chce być zadupie. Nic z tym nie zrobimy. Być może albo będziemy tutaj wpadać nadal na jeden dzień, tak jak to robiliśmy do tej pory, oprócz tam 2 nocek. Albo następnym razem przyjadę i wypruję tą przyczepę ze wszystkiego, co tam chwycił ten grzyb. Dzisiaj ją zdezynfekowałem. Jestem pewien, że ona nie przecieka, bo po prostu ściany są suche i to wszystko tam było pod tymi gąbkami. Kuchnia nadal jest sucha. Ja znalazłem na forum niewiadowa taki wątek, ktoś chciał prać te gąbki, wszyscy mu odradzali, bo mówili, że nie da się tego skutecznie wysuszyć, ale ja oczywiście znalazłem ten wątek, jak już mieliśmy to wyprane i tak się zastanawiałem, czy to był dobry pomysł, czy nie, teraz już wiem, że nie. No i zobaczymy, ja tu jeszcze sobie popompuję wodę, żeby mi słońce zaszło, żebym jechał po ciemku z żukowskimi świeczkami zamiast świateł. I tyle, siema nara, do widzenia. Jeszcze tylko szybka obczajka z tyłu, tej drugiej bramy. Chciałem zobaczyć, czy ktoś tu jeździł, żeby może obejrzeć tą działkę z tyłu. Ale nikt nie jeździł. No nie mam pojęcia, czemu nikt nie chce tej działki. Dojazd jest piękny, sąsiedztwo również. Jak ktoś nie wie, że tu jest droga, to nawet nie dojedzie. O proszę, tutaj brama. Troszkę jej się zarosło. Tutaj gdzieś kiedyś powiedzmy jesienią i zimą jest droga. Także jak ktoś fajny by chciał tą działkę, to polecam. Dogadamy się ze służebnością drogi. Piszcie maile albo na Insta.